Dzień dobry, witam Was. No, ostatnio mi jakoś tak nie było, bo tam były jakieś inne filmy. Paweł wcześniej był w Wilkowicach, tam ponagrywał też. No, ja się zjawiłem akurat w niedzielę też z Pawłem. No, ale na samym początku życzę Wam, cieszę się, że już jestem i z Wami się po prostu będę widział. I co życzę? Smacznego! No, według tej tradycji. I co? Pozdrawiam wszystkich tych widzów, ci, co przyjechali specjalnie, po to niektórzy tak mówili, że pan Franek będzie. No, chociaż to było też takie niepewne, bo początkowo Paweł mówił, że ja nie będę, bo tam z innych spraw, no, a po drugie ciągnikami nie byliśmy, no, bo akurat też teraz drugi wnuk. Po prostu godziny już się liczą, no, się urodzi, no, i czekamy, no, z wielkim takim, no, z utęsknieniem, no, mimo że będzie miał teraz braciszka, już się też nie może doczekać. No i co? Wszystko, no, ja jak tylko przyjechałem, jakżem stanął w jednym miejscu, tak od razu utknąłem. Już kolejka ze zdjęciami, panie Franciszku, no, tam chwilę, jakieś tam rozmowy, jakieś porady. No, cieszę się, w sumie najbardziej się z tego cieszę, że tyle chętnych jest tutaj, żeby sobie zdjęcie zrobić. No, ani nie jestem przecież ani fotogeniczny, jak to się mówi, ani, no, ale każde zdjęcie chce. No to fajnie, no, cieszy mnie to. No i coraz więcej kobiet jest, a szczególnie też dużo młodzieży, takich chłopców, 12, 13, 16 lat. No, takie pytania różne, nawet dosyć mądre, no, zadawają. No i dobrze, że są zainteresowani tym. No i mówią, no, chcieliby też tak kiedyś być. To jest nic trudnego, żeby takim być, no. Trzeba tylko to, co akurat to o tych maszynach, o tych traktorach, to aby to pokochać i lubić, bo to jest naprawdę wielka miłość do tego, tak samo ja to czuję. No. 11, proszę Państwa, tam był wcześniej 40-11. Tutaj akurat Zetora, ta czwórka
biało to zawsze kolor zielony. Tutaj mamy tego i pan Bronek Marcikowski z rodziną też jest wiele pokoleniową. Zaszczycają nas swoją obecnością na festiwalu. Mamy taką zasadę, że wystawiamy traktory 40-letnie, więc ten się akurat mysz może tutaj dzisiaj mieścić. I kolejny Centrum 3011, o którym już była mowa. Chodź Mioszku, może zejdziesz, powiedzieć ci chłopiej trochę. Co tu jeszcze wam powiedzieć, no ja akurat tam stałem, takich moich dwóch, trzech kolegów jest, takich trzech braci, no Irek, Bogdan i Radek, no z żonami i z dziećmi oczywiście, no żony no nawet dosyć takie bardzo miłe, sympatyczne, no ale też mają jakąś tam miłość do traktorów, jak ja zauważyłem, no i bardzo fajnie, całymi rodzinami, no. No, zaskoczyło mnie ilość oglądających i ilość kolekcjonerów. I fajnie było ułożone. No, Ursusy, Bulldogi w jednym rzędzie, bo tak to było chyba zaplanowane przez Andrzeja, prezesa Kazimierczaka na pewno. Co tam jeszcze? No i takie już ciągniki raczej takie według takiego typu. No. No super było. No ja w ten czas jeszcze byłem... To znaczy ja tylko tu wejdę w słowo, bo to było zaplanowane, bo tato nawet nie obszedł całego placu. Ursusy stały, bo tam od kilku lat, chyba od dwóch, a może od trzech,
jest tak tematycznie to zrobione, więc teraz jest, teraz były Bombaje, rok temu były, zdaje się, silniki stacjonarne. Teraz była też ta akcja tego ogólnopolskiego liczenia Bombajów, która w sumie się miała skończyć w Wilkowicach, ale było za mało jeszcze tam zgłoszeń, więc jeszcze czekają, żeby tak przeliczyć, ile tych Bombajów w Polsce jest. I dlatego one były tak w centrum ulokowane. No, ja tu chcę powiedzieć, bo jakże mówię, tam utknąłem wśród tych kolegów, braci, tak zostałem od początku do końca, nigdzie nie wychodziłem, tyle, że poszedłem się, tam Paweł mi napój przyniósł i później poszliśmy tam obiad zjeść, ale miałem zobaczyć te pługi, tam przeciąganie, wcale nic nie widziałem, widziałem te zetorki, które tych kolegów tutaj, oni poprzyjeżdżali tu z żonami właśnie, no i z dziećmi. I tak zostałem już do końca, co nawet cieszę się nawet tym, bo to, dla mnie to jest też, jak ktoś się mną interesuje i tak słodko wszyscy, no tak jakoś mi życzą, pozdrawiają mnie, no i fajnie, no i chcą, żeby na przyszłym roku jeszcze być, no czemu nie? Zawsze, póki jeszcze człowiek jeszcze jest w stanie, no to przyjedzie się, no. To ja jeszcze tak przy okazji, jak już o tych Bombajach, to też chciałem podziękować tutaj ekipie Horników, Jackowi, tutaj ojcu i Kamilowi, bo miałem okazję się też z Miłoszem już po raz kolejny przejechać Bombajem. I przy okazji jeszcze Kubie, który, jak się później okazało, no można powiedzieć, jest to ma dużo, dużo większą odwagę ode mnie, bo widziałem, że lata różnymi tam paralotniami i tak dalej. To też pozdrawiam serdecznie, a przy okazji właśnie jak tam przyjechał na te Wilkowice, to jeździł z nami tym Bombajem, a ja też wiadomo, wyczucia takiego nie mam, bo tym się rzadko kiedy jest okazja przejechać. A druga sprawa, że ten Bombaj na szybkiej skrzyni, to też trzeba trochę wyczucie mieć inne. I w pewnym momencie jak zjeżdżaliśmy na pole, a ja też się skupiałem, żeby tutaj Miłosza pilnować na błotniku, kierując, to odbił nam w drugą stronę, no ale tam dzięki pomocy Kuby udało nam się te obroty odbić z powrotem i udało nam się tą przejażdżkę kontynuować dalej, także fajnie, fajna przygoda. Miłosz rok temu to tam niewiele może pamiętał, a teraz już jednak przejęty był strasznie, trzymał się tej ławeczki, jak ja kiedyś wjeżdżając na kopę w Karpaczu wyciągiem, to tak się mocno trzymał tej ławeczki. Potem jak zaparkowaliśmy, to zsiadł i usiadł sobie jeszcze na siedzeniu, także no takie wrażenia już myślę, lepiej to zapamięta niż to co rok temu się chwilę przejechał. No, ja się nie dziwię się, ale jestem dumny z Miłosza, to naprawdę jest super. Ja nawet 10 lat mając w ten czas, ja byłem zielony pod tym względem. On teraz wszystkie traktory wie, ile tłoków ma Bulldog, czy tam Dzik. On wymienia Ursusiki, Zetorki, że po 2,40, ta jego też ulubiona. Traktory zna, Dutre bardzo też lubi, no ale Bulldog, on jeszcze nieraz imituje, że niby Bulldoga zapala, no to zapalaj, no że niby grzeje, podpompuje, o, to zauważył i majtnie raz i już puch, 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 puch naśladuje. I dziadek kaszlaj, bo widzisz jak kopci, jak tam przyjdzie do mnie do sypialni. No ja mówię, faktycznie kopci, za chwilę zetorkiem przyjeżdża, ale słyszę zetorka, bo tkun, 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 on znowu jedzie. Dziadek, kaszlaj, bo strasznie kopci zetorek, no. Ale to jest naprawdę, to jest chłopak, że no wielką miłość ma do traktorów. No zabawki tylko, traktory, nic więcej, jeszcze kolor niebieski jego ulubiony jest. No Majorka będziemy malować też na niebiesko, bo no. Takie on sobie zazwyczaił. No zobaczymy ten drugi.